Polacy oszczędzają nieefektywnie, głównie z uwagi na to, że oszczędzają w bardzo konserwatywny sposób. Przede wszystkim stawiają na bezpieczeństwo, czyli szukają produktów, które przynajmniej w ich percepcji oceniają jako mało ryzykowne. Dlatego najczęściej są to lokaty i konta oszczędnościowe. Niepokojącym trendem jest również to, że z uwagi na niski poziom średnich oprocentowań lokat, większość z nas oszczędza również bardzo istotnie w ramach rachunku ROR, czyli tam, gdzie oprocentowanie jest na poziomie przeważnie 0%. Prawie miliard złotych wywędrował z naszych kont tylko dlatego, że leżał na nieoprocentowanych rachunkach. Jeżeli zestawimy sobie poziomy inflacji z poziomami średnich oprocentowań lokat, wyniknie nam z tego, że te oszczędności realnie nam tak naprawdę nie przerastają.